Uwielbiam wyścigi! Hej, bracik! Nie, to królowa, Craig. Stary, daruj se. Co? Daruj se? Tak, daruj se. Ale... Powiedziałem, daruj se! Musimy wygrać z moją siostrą! Teraz się trzymaj, Ola, bo będzie naprawdę ostro! Ludzie, patrzcie! Ola, wlatający bałwan! Bio! Wygraliśmy? Hurra! Remis! Trochę wygraliśmy i trochę przegraliśmy. Ojejciu, patrzcie! To przecież jest... niebo! Bo przyszliśmy tutaj zobaczyć niebo, tak? Musicie częściej chodzić na spacery. Sprawdziłam na barometrze taty i miała się pojawić właśnie dzisiaj. Chciałam, żebyśmy zobaczyli ją razem. O, dlaczego? Dlaczego? Wiem, że sytuacja jest dość trudna, ale spróbujmy nie robić scen, dobrze? A co to jest ta zorza polarna? Mój nos! Zorza polarna oświetla trasę, kiedy walkirie lecą na spacer. Noc im po prostu odpala racę. Nie opowiadaj głupot! Zorza polarna to efekt kolizji naładowanych elektrycznie cząstek słonecznego wiatru wchodzących w atmosferę ziemską. I co, wszystko jasne? Okej. Masz szlaban na kartę biblioteczną. Dobra, potrzebny nam jakiś plan. Jeśli zorza polarna nie chce przyjść do nas, to my przyjdziemy do zorzy polarnej. Pakujemy się i jedziemy! Już! Ale gdzie? No tam, gdzie mieszka zorza polarna. Jesteś człowiekiem gór. Chyba wiesz, gdzie. Człowiekiem gór to był mój ojciec. Proszę cię. Ja jestem zwykłym góralem i nie mam pojęcia, gdzie jest zorza. Nie umiem czarować. Czasami trzeba się nauczyć czegoś nowego. Słodki kinolek. Znam kogoś, kto świetnie zna się na czarach. Błagam, tylko nie tyle. Nie ma go! Poważnie? Bazaltara nie ma w domu? Poszedł do obozu na dalekiej północy. Musimy go znaleźć! Zaraz, chwileczkę. Prawdziwa siostrzana wyprawa. Będziemy śpiewać piosenki i może nawet otrzemy się o śmierć. Hurra! No dobra, to misja dla prawdziwego człowieka gór. No a ponieważ tylko ja mam tu dyplom Górskiego Uniwersytetu, ja będę szefem wyprawy. Jak iść w góry, to tylko sam na sam z człowiekiem z gór. Oni często tak sobie rozmawiają? Tak, to już długa tradycja. Sven, mogę zjeść jeszcze jeden kawałek ciasta? Ciasto, Marka, Kuba jest zdrowe. No, to chyba macie wszystko, co trzeba. O, bardzo nam przykro. Wiesz, co to jest? Spokojnie, zawsze jest parę klocków zapasowych. Fajne saneczki, duży mają przebieg. A ciężko tak patrzeć na zadek renifera przez cały dzień? To hybryda, co nie? Ile reniferów mechanicznych ma ten silnik? Jednego. Słuchaj, mam kilka pomysłów na naszą wyprawę. Anno? Znaczy, tak naprawdę to mam ich pewnie ze 100, ale... O, nie. Nawet trudno byłoby mi je opisać. To prawdziwa bomba. Ale... Ej, jak już musisz śpiewać, to śpiewaj. Ale i tak znajdziemy zorzę polarną. To moja nowa misja. A chyba wiesz, że kiedy coś postanowię, to... Nie chodziło mi o zorzę polarną. Chodziło mi o to! Lawina! Gazu, Sven! Gazu! Klimatyzacji! Czujecie? Uwaga! A! 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 A!
właścicielski huragan chce się z nami przywitać! Cześć, panie Lawio!